tempo, w jakim się rozwija informatyka, coraz szybsze możliwości obliczeniowe powodują to, że zaczynamy działać coraz szybciej, wykonujemy coraz więcej informacji, znaczy działań bardzo krótkim czasie. A co za tym idzie, coraz mniej czasu zostaje na analizę tego, co robimy. Działamy automatycznie. Sami się zastanówcie, ile razy wykonujecie całkowicie automatycznie różne rzeczy. I to nie mówię tylko i wyłącznie o branży tej waszej zawodowej IT. Ile razy wychodząc z domu zastanowiliście się, zamknąłem drzwi czy nie? Kliknąłem pilotem samochód czy też nie? Wyjeżdżając z domu zamknąłem garaż? I się zastanawiacie, bo robicie to całkowicie automatycznie. Ten automatyzm przekłada się na to, że popełniamy masę błędów. Pokazywał wam Darek taki slajd bardzo fajny, biuro jakiegoś tam informatyka, nie wiadomo kogo, on w każdym razie stał tam komputer. Obawiam się, że tak wyglądają biura i biurka większości z was. Moje tak wygląda, niestety, bo tak jest, no. Tak, niestety pracujemy i nie jesteśmy w stanie wiele z tym zrobić, ale świadomość, zmiana filozofii myślenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest podstawą właśnie, żebyśmy już ognęli pułap, który nie da nam stuprocentowego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o ochronę informacji, bo takiego nigdy nie osiągniemy, ale przynajmniej możemy się starać do takiego zbliżyć. Ten cytat, który tutaj jest, John Pepper w 2001 roku został nowym prezesem Procter & Gamble, bardzo znanej, dużej koncernu zajmującego się przede wszystkim branżą spożywczą, branżą chemiczną oraz medyczną. On powiedział tak, przekroczyliśmy pewne granice swojej dotychczasowej polityki biznesowej, jak to enigmatycznie ładnie określił, coś, o czym się dowiedział, czym się zajmował dział analizy wywiadowczej firmy Procter & Gamble, jeśli chodzi o po prostu szpiegostwo przemysłowe. Więc my, robiąc wszelkiego rodzaju świństwa w zakresie pozyskiwania nielegalnie informacji o naszych kontrahentach, zawsze sobie to bardzo ładnie zracjonalizujemy i nazwiemy to w taki, a nie inny sposób. Ale jest to zawsze i tylko i wyłącznie szpiegostwo, czyli coś, co jest zakazane. Oni się poruszali na granicach prawa o tym przykładzie, czyli grzebania w śmieciach, bo do tego to się sprowadzało, opowiem wam dokładnie przy tym, jak do tego dojdziemy, kiedy będę wam podawał już konkretne przykłady. Co to jest informacja? Teoretycznie każdy wie, co to jest informacja, tylko zdefiniowanie pewnych prostych pojęć jest czasami bardzo trudne. To dane przetworzone, poukładane, przefiltrowane, pogrupowane i tak dalej, w taki sposób, że na ich podstawie można wyciągnąć wnioski i podejmować decyzje biznesowe. To są nasze informacje. Tylko teraz spójrzcie na to z drugiej strony. Ta sama informacja będzie dla naszej konkurencji dokładnie tym samym. Informacja, którą uzyskają od nas w taki czy inny sposób, raz korzystając właśnie z naszej, nazwijmy to już łagodnie, niefrasobliwości, a dwa, czasami niestety sięgając po zabronione techniki, jakim jest szpiegostwo przemysłowe. My się przed tym też możemy bronić i się będziemy bronili i niektóre firmy się bronią. Zrobiono, co prawda, nie wiem czemu tak rzadko się robi takie badania w Polsce, ale w 2005 roku jedna z firm zrobiła takie badanie, w ogóle sięgające całej Europy, przebadano ponad 5000 firm, w tym 50 firm w Polsce. Z tych firm połowa stwierdziła, że miała do czynienia z atakami szpiegowskimi, jeśli chodzi o ich informacje biznesowe. Połowa stwierdziła, a ja zakładam, że przynajmniej połowa z tej drugiej połowy, czyli 25%, po prostu nie miała tej świadomości. Czyli każda duża, licząca się firma pada ofiarą szpiegostwa przemysłowego. Z tym się należy niestety liczyć. Kryzys pełzający mamy od kilku ładnych lat w Europie i na świecie, w związku z tym walka konkurencyjna na rynku jest bezpardonowa i firmy sięgają wszelkich możliwych środków, jeśli chodzi o zdobywanie informacji, żeby poprawić swoją pozycję względem konkurencji. 7 grzechów głównych, jakie popełniamy w organizacji, jeśli chodzi o ochronę naszych informacji. Brak świadomości tego, czym jest bezpieczeństwo informacji i co należy chronić. To się wydaje banalne, ale bardzo często tak jest. Ta świadomość powinna iść od samej góry do samego dołu. Czyli ten szeregowy, podstawowy pracownik, który wykonuje określone swoje, przewidziane zakresem obowiązków, zadania, powinien mieć świadomość, że na nim także ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji w firmie, bo jeżeli on będzie nieszczelny, to informacje się wydostaną. Jeżeli on będzie niechlujny w ochronie informacji,
nie wdrożone zostaną pewnego rodzaju procedury, to te informacje po prostu będą wyciekały, tak? Brak autentycznej kontroli o charakterze audytu wewnętrznego. Miałem okazję być w wielu firmach, które na ścianie u prezesa, u dyrektora miały powieszony w ramkach certyfikat ISO 27001, czyli certyfikat ISO z bezpieczeństwa. I na tym się kończyło. W momencie certyfikacji, jak zdobywali tą certyfikację, wszystko w papierach musiało grać. W papierach grało, gdzie indziej już nie. Łącznie z tym, że wiadomo, fluktuacja kadr dotyka każdą firmę, w związku z tym ludzie się zmieniali, odszedł na przykład CSO, czyli taki ten Chief Security Officer, już nikogo nie powołano na jego miejsce, tak? Przychodzili nowi pracownicy, żadnego z tych nowych pracowników już nie zapoznano z instrukcją zarządzania systemem informatycznym, tak? Bo po co? Standard. Słuchajcie, jest to standard, praktycznie można mówić tutaj o normie. Jest niewiele firm, które rzeczywiście się do tego bardzo przykładają. Żeby było ciekawiej, ta świadomość wcale nie jest wyższa w firmach IT, które zajmują się pisaniem oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa. I to właśnie przykład wam chciałem taki podać, z nie powiem skąd, jakiej firmy, ale zapewne pewnie znany niektórym, gdzie miałem okazję prowadzić zajęcia, korzystając z ich siedziby. I firma elegancko monitorowana, wszędzie monitoring, kamery, w budynku dużym, bardzo eleganckim, nowoczesnym. Jedno tylko miejsce nie było monitorowane. Punkt ksero. Kserokopiarka w takim zaułku maleńkim przy korytarzu, gdzie nie sięgała żadna kamera, była kompletnie niemonitorowana. Obok, to jeszcze byłoby nic, ale obok kserokopiarki stał karton, taki dosyć pokaźny karton, z wyciętą u góry szparką, taką jak troszeczkę przypominającą skrzynkę na listy, i napisano, było flamastrem na tej skrzynce, było napisane dokumenty do niszczenia. No, to mówię, że z wnioski możecie sobie wyciągnąć sami, tak? W związku z tym każdy, kto by chciał tam wsadzić rękę i wyciągnąć tą pęgę papierów, które tam zostały wrzucone, to mógłby to wziąć, schować sobie do teczki i wyjść stamtąd i nie podlegałby żadnej najmniejszej nawet kontroli, tak? Ile razy, nie będziecie podnosili rąk, bo wiadomo, każdy się będzie wstydził, ile razy w firmie zostawiliście na kserokopiarce dokument, który kserowaliście, pod pokrywą, a wyszliście tylko z kopiami? Każdy to zrobił, słuchajcie. Nie ma siły, żeby tak te... To jest normalne, bo się spieszymy i nie myślimy. Dlatego pewnego rodzaju powinniśmy zwolnić czasami i narzucić sobie pewne reżimy, jeśli chodzi o działanie, tak? Także ten brak samokontroli u pracowników, kojarzenie bezpieczeństwa informacji jedynie z funkcjonowaniem IT. No i to jest właśnie błąd podstawowy. Mamy oprogramowanie, mamy firewall, mamy nie wiadomo co, o czym tutaj zresztą wspominaliśmy, jesteśmy przeszkoleni w tym zakresie, ale cała reszta leży. Cała reszta leży. Wielokrotnie robiłem tak, wchodząc na teren firmy, gdzie miałem okazję prowadzić szkolenie, czy robiąc im audyt, i zdejmowałem identyfikator, o ile w ogóle go dostałem. I poruszałem się po korytarzach tej firmy, mijali mnie różni pracownicy, nikt mnie nie zaczepił i nie spytał, co ja tutaj robię, czy może mi w czymś pomóc, może mi gdzieś skierować, nikt się mną nie zainteresował. To jest właśnie ta samokontrola u pracowników, to jest ta świadomość bezpieczeństwa, że ktoś wchodzi, ktoś się porusza po naszej firmie, nie wiemy, kto to jest, i nikt się nie zainteresuje, bo nie należy to do moich obowiązków, tak? Skoro tu wszedł, ochrona go puściła, to znaczy, że pewnie może tu być. Błąd w założeniu. Nie ma zidentyfikowanych zasobów informacji opisu podatności na zagrożenia. Wiecie, co to jest BCP, tak? Plan zachowania ciągłości działania. Kiedy robimy mapę zagrożeń, wiemy, co naszej firmie może zagrozić, żeby przestała działać. Tutaj Darek podał przykład 2008 rok, kwiecień, niedawno obchodziliśmy w kwietniu rocznicę, tak zwany blackout w Szczecinie, tak? Możecie przeczytać sobie kalendarium tego zdarzenia, godzina po godzinie, niemalże minuta po minucie, tylko są dwa kalendaria, jedno oficjalne, wydane przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie, i jedno mniej oficjalne, które dużo trudniej jest znaleźć w sieci, ale jest to możliwe, i pokazuje, jak wyglądała prawda, nie ta polukrowana już przez Urząd Wojewódzki, tylko jak wyglądała prawda. Źle wyglądała, bardzo. Wystarczy, że zgaśnie światło i już mamy duży, bardzo duży problem, tak? Także tego typu zagrożenia, jak brak prądu, brak zasilania, jest jedno z podstawowych zagrożeń, które może nas spotkać, jeśli chodzi o BCP, pomijając cały katalog bardzo wielu różnych innych zdarzeń, tak? Brak bieżącego nadzoru nad zmiennością środowiska fizycznego, technologicznego oraz prawnego. To są te środowiska biznesowe, nasze bliższe środowisko biznesowe i dalsze. To, w czym
działamy, w czym pracujemy, w czym żyjemy, gdzie nasz biznes funkcjonuje, tak? To są nasi kontrahenci, to jest nasza konkurencja, to jest otoczenie naszego biura, to są warunki, które nam to biuro zapewnia, czy są tam windy, czy nie, dostęp prądu, awaryjne zasilanie i tak dalej, i dalsze środowisko biznesowe, jakim chociażby są na przykład uwarunkowania prawne. No Polska jest krajem jednym w Europie chyba z nielicznych, gdzie bardzo dynamicznie zmieniają się przepisy prawa, niekoniecznie zawsze na korzyść obywateli i konsumentów, ale tak jest, do tego też się musimy dostosowywać. Wiele rzeczy się zmienia i powinniśmy też trzymać rękę na pulsie, tak? Pozostawienie części funkcji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, czyli został wdrożony na etapie haseł. I tak to jest. Często wpisuję hasło, jeżeli nie ma wymuszonej zmiany haseł przez system, to go nie zmieniamy. I mamy takie hasło przez 6 lat. To samo. Albo nawet dłużej. Mamy. Jeżeli system na nas tego nie wymusi, nie mamy rozsądnego, poukładanego administratora, który wprowadzi taki system, to nie zmieniamy przez 6 lat. Bo po co? No bo wymaga to od nas dodatkowego wysiłku, a my niestety nie lubimy się męczyć. I to niestety nasze lenistwo powoduje to, że często właśnie padamy ofiarą wycieku informacji. A straty liczone są w milionach, i to nie tylko złotych, ale i euro. W związku z tym nie bądźmy leniwi. Lenistwo, owszem, jest motorem postępu, ale tylko lenistwo fizyczne, bo lenistwo umysłowe jest hamulcem zdecydowanie, więc bądźmy leniwi fizycznie, dlatego wymyślono schody ruchome, dlatego wymyślono samochód i tak dalej, tak? Bo się ludziom nie chciało chodzić, nie chciało się biegać, nie chciało się wchodzić po schodach, ale lenistwo umysłowe jak najbardziej jest hamulcem tego postępu i później napytamy sobie biedy. Słuchajcie, o bezpieczeństwie można mówić też tak. Można, studia nawet są na ten temat, na temat bezpieczeństwa i można z tego zrobić, no, strasznie skomplikowaną rzecz. No, słuchajcie, te schematy, ich nie widać tu dokładnie, więc nawet nie próbujcie ich czytać. Przyznam wam się szczerze, że ja też ich nie czytałem, bo to jest akademizm, a my mamy mówić o praktyce, o życiu, o rzeczach binarnych, tak? To akurat zero-jedynkowe, albo robię coś tak, albo czegoś nie robię, a później ponoszę tego konsekwencje. Jak coś zrobię dobrze, to tych konsekwencji negatywnych nie poniosę, tak? Z tego można zrobić naukę, tylko po co? My mamy działać, wykonywać swoją pracę, generować zysk naszej firmy, a nie zajmować się uczeniem się teorii na temat bezpieczeństwa, bo to jest nikomu niepotrzebne. To można, jeśli ktoś ma ochotę studiować to sobie, żeby mieć sobie jakiś tytuł naukowy z tej dziedziny. Czy w 100% można się zabezpieczyć? No niestety nie, to wam powiedziałem już wcześniej. Nie można w 100%, nie ma takiej możliwości. Zresztą w 100% jest pewne tylko to, że kiedyś umrzemy i że zapłacimy podatki. Jeśli chodzi o wyciek informacji, nigdy nie możemy być niestety pewni w 100%, że to się nam nie zdarzy. Możemy zrobić, tylko starać się zrobić wszystko, żeby to się nie zdarzyło. Takie są stereotypy, jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji, o szpiegostwo przemysłowe. O, ale to nie tylko szpiegostwo, bo nie wiem, czym się tu odpala tego red pointa takiego, a to nie wyłączyłem coś. O. Nie wiem. W każdym razie ja ucieknę z pola kamery za chwilę. To, czyli słuchacz. Słuchajcie, to jest najważniejszy i najczęstszy obiekt, który pozyskuje informacje od nas. Nie te bardzo skomplikowane tutaj urządzenia, podsłuchy na telefonach. Wielokrotnie miałem do czynienia, że dzwonili do mnie przerażeni jacyś biznesmeni, mówili: słuchaj, mam chyba podsłuch na telefonie. A ja mówię: dlaczego tak sądzisz? No, bo wiesz, tutaj taka informacja, którą widziałem tylko ja i jeszcze jedna osoba, wyciekła gdzieś i ktoś u niej wie. Mówię: słuchaj, skoro ty wiedziałeś o tej informacji, jeszcze jedna osoba, to już nie jest to tajemnica. Czemu zakładasz, że miałeś podsłuch? No wiesz, no bo jak? No oczywiście, wszyscy wiemy, że są podsłuchy, tak? Do kawiarni już się boimy chodzić, zwłaszcza tej, która ma Sowę w nazwie. Albo gdzieś gmeramy pod stolikiem, pod fotelem, patrzymy, czy tam jakieś kabelki nie wystają. No tak się tworzy mity, tak? Czy telefon komórkowy, listwa, mikrofony bezprzewodowe, ma masa, te laserowe podsłuchy, które na szybę będą światło lasera puszczały i tam będzie oczywiście można... Na przykład posługiwanie Wi-Fi na przykład, słuchajcie, to jest wszystko tak, to jest możliwe. To jest wszystko możliwe i to działa i to się wykorzystuje, tylko że to są bardzo w sumie kosztowne techniki, coraz w sumie może tańsze, ale wymagające dosyć sporego zaangażowania sił i środków. Nie ma potrzeby tego robić. Bo
ten interfejs białkowy właśnie, o którym mówiłem, jest tutaj najsłabszy. My nie musimy wcale być jakoś specjalnie indagowani przez kogoś. Ktoś nie musi robić jakichś podchodów, stosować super wymyślnych socjotechnik albo nas przekupować, żebyśmy się dzielili wszelkimi informacjami na temat naszej firmy, na temat naszego biznesu, który robimy, na temat kontraktów czy kontrahentów. Jeździcie pociągiem do Warszawy na przykład bezprzedziałowym? Jeździcie? Siedzi koło was klient, który odpala swojego laptopa i załatwia swoją pocztę pracową albo rozmawia przez komórkę? On nie musi siedzieć koło was, on siedzi 6 rzędów do przodu i wy doskonale słyszycie, padają nazwiska, nazwy firm, kwoty, daty, miejsca spotkań, wszystko. Jeżeli chcecie, wszystkiego się dowiecie, tak? A potem się ludzie dziwią nagle, że co się stało, że im coś tam nie wyszło, tak? Że coś się stało, że ich konkurencja wyprzedziła. Nigdy nie wiemy, kto w tym pociągu jedzie, w związku z tym, jeżeli nie musimy nagle prowadzić takie rozmowy, nie ma takiej konieczności bezwzględnej, to zostawmy sobie te rozmowy do przeprowadzenia w miejscu, gdzie będziemy się czuli w miarę bezpiecznie. Ale my niestety czego nie robimy? Nie myślimy. To jest podstawowa rzecz. Także te rzeczy, które są tutaj narysowane na tym diagramie, owszem, są, działają, to się stosuje jak najbardziej, ale najczęściej jednakowoż ten czynnik ludzki jest tutaj tym, który powoduje, że te informacje wyciekają. Nie ma tutaj śmieci, o których wam będę wam chciał powiedzieć. Ale nim dojdę do tych śmieci, które są moim konikiem generalnie, bo jak prowadzę ćwiczenia na przykład z ludźmi, takie zajęcia, szkolenie, to ja im na zajęciach wysypuję kosz śmieci taki na stół i oni mają z tych śmieci, one są oczywiście przygotowane, te śmieci, także tam nie ma żadnych niespodzianek jakichś, takich, które by spowodowały, że ktoś by chciał powiedzieć, dobra, oddawaj im pieniądze za szkolenie. W każdym razie i na podstawie tych śmieci mają się dowiedzieć różnych rzeczy na temat osoby, która te śmieci wygenerowała. Bylibyście zaskoczeni, ile rzeczy można się dowiedzieć z waszych śmieci. Dlatego śmieci, czy to są wasze śmieci, czy śmieci waszej firmy, a to już zdecydowanie bardziej są cenne, są łakomym kąskiem dla konkurencji. Są firmy, które się specjalizują w tak zwanej archeologii śmieciowej, jak to się ładnie nazywa, branżowo. W każdym razie w Polsce może mniej, ale już też coraz częściej. W Stanach Zjednoczonych jest to, ja o te przykłady wam za chwilę podam, ale wojna, chciałem powiedzieć o tym ludzkim takim czynniku, że wcale to nie musiało być jakieś przekupstwo często, czy sfrustrowany pracownik niedoceniony, chociaż to jest bardzo częsta przyczyna gdzieś, że informacje wyciekają, bo wychodzą razem z pracownikiem, który się zwalnia, czy my go zwalniamy, ale po prostu normalna fluktuacja kadr. Nie zabezpieczamy sobie tego na poziomie już przyjmowania ludzi do pracy. Nie formułujemy dobrze umów o pracę i później ustawa, która mówi o zakazie nieuczciwej konkurencji, gdzieś tam formułuje kilka przepisów karnych dotyczących właśnie między innymi osób zachowania tajemnicy służbowej, czy tej branżowej. To są martwe przepisy, powiem wam od razu z doświadczenia życiowego. Wojna, każdy, pijecie Pepsi tutaj, bo to jest Pepsi, gdzie indziej jest cola, bo ta wojna trwa. Nigdzie w lokalu nie ma jednocześnie Pepsi-Coli, Coca-Coli, bo podpisują albo z jednymi, albo z drugimi. Obie firmy powstały pod koniec XIX wieku i od tego momentu toczą ze sobą wojnę, bardzo poważną wojnę, bo pieniądze są niemałe, bo dochody Coca-Coli to jest ze sprzedaży samych napojów gazowanych, to jest 37 miliardów dolarów, a Pepsi-Coli 33 miliardy dolarów, więc jest o co walczyć, rynek jest potężny. I co się tutaj stało? W 1949 roku, zamierzchłe czasy, mnie jeszcze wtedy nie było na świecie, facet, który był wiceprezesem Coca-Coli do spraw marketingu, niejaki Alfred Steele, zwalnia się i odchodzi i przechodzi do Pepsi. Przechodzi do Pepsi i jego głównym hasłem jest Beat Coke, tak? Czyli dowalić coli. I wyciąga z zapaści Pepsi, przez 10 lat robi wszystko, żeby Pepsi wygrało na rynku napoi gazowanych. Prawie mu się to udaje. Teraz rynek jest bardzo mocno zrównoważony. Bardzo ciekawy przykład, możecie w necie sobie poczytać bardzo wiele na temat tej wojny, tak zwanej wojny kolowej, bardzo wiele interesujących, bardzo fajnych przykładów. Podam wam jeden chociażby z tego podwórka, mówiąc o tym, jak można legalnie toczyć wojnę handlową. Legalnie. W jednym z krajów Ameryki Południowej gro rynku miało Pepsi. Coca-Cola zastanawiała się, jak ten rynek zdobyć. Nie bardzo wiedzieli jak, bo ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że jednak ten znak Pepsi
Jeszcze wówczas Pepsi-Coli był bardzo popularny, więc co zrobili? Wykupili największego właściciela transportu drogowego w tym państwie. I co się później okazało? Tym, którym włożone były do sklepów butelki z Pepsi-Colą. W związku z tym później wszystkie butelki z Pepsi-Colą włożone było z samochodami z logo Coca-Coli. Po 5 latach rynek się dokładnie odwrócił. Z 20 do 80 zrobiło się dokładnie odwrotnie i Coca-Cola wygrała tą wojnę i przejęła 80% rynku. Także tak można też toczyć wojnę handlową. Toczy się niestety je w sposób mniej fair, mniej w białych rękawiczkach. To jest, wiecie wszyscy co to jest? Czy ktoś nie wie? To jest niszczarka do dokumentów. I powiem wam tak, z psychologii... To jest ksero, tak, to powinno stać tam około ksero, ale nie stało, niestety stał karton z napisem dokumenty do niszczenia. Wsadziłem tam rękę, sprawdziłem, nie było tam niszczarki w środku. Taka zakamuflowana, nie było jej tam. To jest taka niszczarka, tu na tym zdjęciu jest taka niszczarka dosyć kiepskiej klasy, jest w ogóle 5 klas niszczarek, jest polska norma dotycząca niszczenia dokumentów. Jest 5 klas, jest taka 6. klasa, to Amerykanie mają coś takiego i oni niszczą rzeczywiście bardzo dokładnie te dokumenty, bo oprócz tego, że to takie konfetti powstaje, to jeszcze wpuszczają tam pod ciśnieniem gorącą wodę i potem jest to wyciskana ta woda i robi się taki brykiet. Także z tych dokumentów już niczego nie można odczytać na pewno, a oni wyciągnęli wnioski z bardzo bolesnej lekcji, jaką odebrali niestety w momencie, kiedy w ręce islamskich fundamentalistów dostała się ambasada amerykańska w Teheranie, gdzie zmielone co prawda na niszczarkach, ale bardzo z prymitywnych, starego typu dokumenty CIA, wszystkie niemalże zostały odtworzone co niestety skutkowało tym, że ci ludzie, którzy z CIA i z Amerykanami współpracowali, przypłacili to życiem. A w każdym razie można odtworzyć zniszczone dokumenty. W tych czasach, w latach 70. nie było takich możliwości jak teraz. Teraz są nawet firmy, które się tym zajmują i odtwarzają, ale nie odtworzą dokumentów, które są zniszczone na niszczarce na przykład klasy trzeciej. Nie ma takiej możliwości, a to nie są duże pieniądze. Poza tym efekt psychologiczny, kiedy ktoś do was przyjdzie do biura, nawet jak jesteście małym biurem, jednoosobową firmą, postawcie sobie tą niszczarkę tak, żeby ją było widać. Nie na środku, żeby ktoś się o nią potknął, ale postawcie ją tak koło biurka, żeby ją było widać. To działa psychologicznie na waszego kontrahenta, na waszego klienta. On przychodzi, patrzy niszczarka. A, czyli tutaj tajemnice, informacje traktowane są poważnie, czyli to, co ja tutaj powierzę, mogę im zaufać, bo oni mają niszczarkę, tak, my działamy dosyć prymitywnie, tak, jeśli chodzi o myślenie, wszyscy zresztą, jak tu jesteśmy, ze mną włącznie, w związku z tym tak ludzie kojarzą, w związku z tym to jest też nie tyle, że pozwala nam uniknąć wypływu informacji, których byśmy nie chcieli uzewnętrznić na zewnątrz, tak, to działa psychologicznie na naszych kontrahentów. Także o tym pamiętajcie. Niestety dane statystyczne są zatrważające. Firma, która dystrybuuje w Polsce niszczarki, zrobiła kilka lat temu takie badanie. Przez 10 dni jeździli na wysypiska śmieci do Warszawy i zbierali worki ze śmieciami przywożone z różnych firm. Zebrali blisko 1000 tych worków. W 1/3 z tych worków znaleziono całe dokumenty, w ogóle niezniszczone. Całe, w całości. Blisko 1/3. W połowie tych worków były dokumenty zniszczone, ale za zniszczenie klasyfikowano również dokument przedarty na pół, więc właściwie dokument cały, tak? No i zniszczone na zniszczarkach różnej klasy. Więc zwróćcie uwagę, ponad połowa dokumentów w ogóle nie była niszczonych, dokumentów zawierających dane osobowe, informacje biznesowe. Oni zrobili to po to, żeby te informacje upublicznić i zwiększyć sobie sprzedaż, ale z drugiej strony dla osób, które się zajmują bezpieczeństwem informacji, są to kompletnie zatrważające dane. Gdyby to było jeszcze w latach 60., 70., 80., może bym to zrozumiał, ale teraz, kiedy tyle się mówi na temat bezpieczeństwa, potrzeby niszczenia dokumentów, takie się larum podnosi za każdym razem, kiedy gdzieś wyciekają dokumenty, a to na przykład, jak w ubiegłym roku, na początku ubiegłego roku, wyciekły dokumenty z Komendy Miejskiej Policji w Warszawie, wszystkie, ale to nie były tylko dokumenty, to całe segregatory znaleziono na śmietniku dotyczące mobilizacji na wypadek wojny Komendy Miejskiej Policji w Warszawie. No więc klauzulowane dokumenty, przynajmniej podejrzewam, klauzulą tajne. Różne rzeczy trafiają na wysypiska śmieci. To są też takie dane, a to już wam przytaczałem, więc to nie będę jej powtarzał. Procter & Gamble i Unilever to są dwie firmy amerykańskie też, duża branża, potężna branża, czyli
Procter & Gamble, Unilever to są firmy, które między nimi właśnie kosmetyki wszelkiego rodzaju, tak? To są Unilever, to są dezodoranty Axe, to są mydło Dove, to są różnego rodzaju środki czyszczące. Ci panowie, właśnie to jest cytat z tego Peppera, John Pepper, to jest ten nowy prezes, który w 2001 roku przyszedł i się okazało, że przez blisko 2 lata panowie z tej firmy Procter & Gamble grzebali w śmieciach Unilever. I wyciągali tam wszystkie możliwe informacje dotyczące i rzeczywiście wyciągali te informacje, nie to, że grzebali tam i niczego nie znaleźli, nie, oni grzebali i znaleźli to, co chcieli. Znaleźli 3-letnie plany biznesowe firmy, wyniki badań nad nowymi produktami, szacowane ceny, szacowane dochody z tytułu sprzedaży, całą strukturę sprzedaży, marketingu tych nowych produktów, więc trafili idealnie. A nie zrobili niczego nowego, robili dokładnie to samo, co ich koledzy z innej amerykańskiej firmy robili kilka lat wcześniej. Oczywiście podniosło się larum, Unilever skierował sprawę do sądu. Sąd amerykański wydał następujące orzeczenie, że owszem, kosze na śmieci są własnością firmy, ale w momencie, kiedy tam te śmieci trafiają i są już wysłane na jakieś wysypisko, tracą tak zwaną korporacyjną tożsamość, jak to napisano tam. W związku z tym stają się niczyje i każdy może wejść w ich posiadanie. W Polsce jest dokładnie tak samo z naszymi śmieciami niestety. O ile one są jeszcze w biurze, podlegają ochronie, ale w momencie, kiedy wyjadą poza nasze biuro, to już niestety ochronie nie podlegają, bo my mamy jako przedsiębiorca zapewnić ochronę poufności wszystkich danych. W momencie, kiedy ja to wyrzucę do kosza i to wyjedzie z mojej firmy, zostanie gdzieś wyrzucone, to już tej ochrony nie zapewniam. W związku z tym ktoś, kto pozyska te dane, nie poniesie żadnej odpowiedzialności karnej z tego tytułu. Jesteśmy tylko i wyłącznie sami sobie winni wówczas. Także zwróćcie uwagę, co wyrzucacie do śmieci. Co wyrzucacie do śmieci w domu? Opakowania po lekarstwach, opakowania po różnych produktach, dostajecie korespondencję z waszymi adresami, wyrzucacie to oczywiście też do kosza. Korespondencję jakąś dostajecie z banku, wyciągi, paragony. Jak wracacie z zakupów, to oczywiście bierzecie paragon, tak? Ale jak wracacie, rozpakowujecie zakupy, paragon gnieciecie i oczywiście segregujecie śmieci, zakładam, prawda, wszyscy. W związku z tym, żeby złodzieje mieli łatwiej, to wrzucacie je do papierów, tak? Wiadomo, no wtedy papiery, go interesują głównie papiery, no zajrzy w papiery i znajdzie, tak? No i zobaczy, jaki jest wasz status majątkowy na przykład, tak? Ile jesteście w ciągu dnia w stanie wydać na zakupy, czy co drugi dzień, tak? Co kupujecie, jakie produkty kupujecie, tak? A jeszcze znajdzie wasze imię i nazwisko, to potem się dziwi, że dostajecie nagle jakiś dużo ulotek różnego rodzaju, z zakresu jakiegoś, prawda? Jak my się zachowujemy? To jest mój koronny przykład, który uwielbiam, słuchajcie, to jest, jak mamy podać gdzieś nasze dane osobowe, nie, bronimy, słuchajcie, jak niepodległości, ustawa o danych osobowych, nie, ale potem co się okazuje, robimy zakupy w jakimś dużym supermarkecie, jest promocja, wycieczka na Hawaje na przykład i jak kupiłeś zakupy za 100 zł, to tylko musisz się podpiąć do paragonu tutaj tą ulotkę, gdzie pisze swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres, e-mail i coś tam jeszcze, tak, i wrzucam to do tego kartonu po telewizorze, wychodzę i zapominam. Kto tak nigdy nie zrobił? No dobrze, już nie popisujcie się, i tak wam nie wierzę, słuchajcie. Dobrze, nie, okej, okay, ale ty tak jesteście w mniejszości. Masa ludzi tak robi. Masa ludzi. A potem jesteśmy bardzo zdziwieni. Nie chronimy swoich danych. Jak tak niefrasobliwie podchodzimy do ochrony własnych danych osobowych, to później trudno się dziwić, że tak trudno jest zmienić filozofię, jeśli chodzi o ochronę bezpieczeństwa w firmie, jeśli chodzi o szeregowego pracownika. No niestety tak jest. Że ja zawsze wszystkim powtarzam, że to nie wdrożenie systemów, nie wdrożenie polityki bezpieczeństwa, systemu zarządzania i systemem informatycznym, tylko zmiana filozofii myślenia. To jest podstawowa rzecz, ale to jest niestety praca u podstaw. Praca u podstaw. To już w momencie, kiedy pracownik do was przychodzi, to od razu powinniście zadać mu kilka pytań dotyczących jego nastawienia do ochrony informacji. Żeby on wiedział, że to jest ważna rzecz, że za brak ochrony informacji w firmie, on będzie rozliczony tak jak za brak efektywności w każdym innym zakresie jego obowiązku w firmie. O tym powinniście też pamiętać. Legalne, ja powiedziałem, że wspomnę wam, nie wiem jak tu czas, nie biegnie mi czas, czy już minął? Nie wiem, bo to zatrzymał się. W każdym razie, słuchajcie, legalne pozyskiwanie danych, bo co nielegalnie, to są wszelkiego rodzaju właśnie te, które były na tym diagramie, te podsłuchy, przekupowanie ludzi,
wszelkiego rodzaju właśnie korupcja, innego rodzaju metody inwazyjne. To jest to nielegalne zdobywanie informacji, to jest szpiegostwo. To, co tutaj jest napisane, to jest wywiad. Czyli to jest wywiad z dostępnych źródeł, źródła otwarte. Jest tego, słuchajcie, cała masa. Wystarczy poświęcić kilka godzin przy komputerze, żeby zdobyć masę informacji na temat ludzi. Niektórzy ludzie są bardzo szczelni, bardzo się maskują. Nie ma ich na przykład na Facebooku, na Twitterze, czy na LinkedIn, nie ma ich. Słucham? Nie ma. Tak, są tacy ludzie, że ich nie ma, ale na przykład pierwszym z tych społecznościowych portali była nasza klasa. I powiem wam, że bardzo dużo osób, których nie ma na tych, które wymieniłem, jest na naszej klasie. Bardzo dużo. Warto tam mieć założone konto, żeby szukać ludzi. Nie po to, żeby tam być po prostu, bo ja mam założone konto na naszej klasie, oczywiście na jakieś zupełnie fałszywe dane, ale w każdym, bo jeszcze wtedy chyba można było, ale w każdym, to się od razu przyznam bez bicia, ale w każdym razie po to, żeby zdobywać informacje na temat osób, ale ten, to jest tak zwany wywiad biały, tak, czyli z otwartych źródeł wszystkich, wizja lokalna, z takiej wizji lokalnej masę rzeczy można się też dowiedzieć, czyli jeżeli chcecie zdobyć informacje o waszych kontrahentach przyszłych, czy są rzeczywiście godni tego, żeby z wami współpracować, żebyście powierzyli im swoje informacje, swoje pieniądze, to wystarczy się tam po prostu często przejść, zobaczyć, jak ta firma wygląda, czy nie jest to firma krzak. Jeżeli firma ma biuro, jeżeli firma ma stacjonarne telefony, ma kilka numerów telefonów, wynajmuje miejsce na parkingu i tak dalej, daje nam to jakąś gwarancję, że nie jest to firma właśnie taka na tego pana Ziutka, który tam leżał z rowerem, tak, gdzieś tutaj z tej pierwszej prezentacji. W związku z tym to jest też ważne, żebyśmy poświęcili trochę czasu, jeżeli nie chcemy powierzać tego fachowcom, żebyśmy poświęcili trochę czasu i zdobyli te informacje, tak. Media, internet, prasa, telewizja. Słuchajmy, słuchajmy, co się mówi, śledźmy doniesienia często, bardzo się pojawiają w nich informacje na temat tego, co się dzieje, co się nam może przydać. W archiwach różnego rodzaju gazet, czy rozgłośni, czy stacji telewizyjnych znajdziemy też również informacje na ten temat. Są wyspecjalizowane firmy, które mają wykupione na przykład abonamenty w KRS-ie, gdzie zdobędą pełne informacje, pełny wypis z KRS-u. My tego nie robimy, chyba że zapłacimy i możemy to dostać, ale jest ta komputerowa, taka internetowa ewidencja działalności gospodarczej, która jest kopalnią wiedzy. Tylko trzeba wiedzieć, jak szukać, jakie informacje chcemy uzyskać. Spróbujcie to zrobić, chociażby googlujcie samych siebie i zobaczycie, zacznijcie googlować i zobaczycie, ile na wasz temat jest informacji. W internecie nic nigdy nie ginie. Wszystko tam jest, z dawnych, dawnych czasów. Nawet informacje, których byście już nie chcieli, żeby tam były, ale one nadal tam są. Jakieś zdjęcia, które kiedyś zamieściliście gdzieś albo ktoś was sfotografował i zamieścił, też w tym internecie są. I spróbujcie najpierw od siebie, a potem wam się może przydać to, jeżeli będziecie chcieli zdobyć informacje na temat waszej konkurencji albo waszego kontrahenta. Raczej zachęcam bardziej dla zdobywania informacji o kontrahentach, ponieważ często bywa tak, że ten kontrahent potem może być konkurencją. Jakieś pytania? Jak macie to nie, to dziękuję bardzo, bo miałem w ciągu 23 minut się zmieścić, chyba się mi to udało, nie? Nie udało mi się. Okej. Okay. Okej, okay, dziękujemy Piotrze. Nie, może jeszcze czas na jakieś jedno pytanie? Damian, ale poczekaj chwilkę. Odnośnie tutaj pozyskiwania danych i portali społecznościowych, to mam takie pytanie, czy nie lepiej niż nie być w ogóle na przykład na Facebooku, Twitter i tak dalej, na tych wszystkich, nie lepiej być, ale kontrolować, bo jak mnie nie ma w ogóle, to też jakaś to informacja, ewentualnie to przychodzi, a czy nie lepiej tak jakoś w świadomy sposób próbować te informacje tam umieszczać, to co chcemy tam umieszczać, żeby u nas było? Powiedziałeś, tak, to jest bardzo dobre pytanie, bardzo mi się podoba i powiedziałeś, użyłeś tutaj bardzo kilku cennych słów, kontrolować i świadomy, tak? Kontrolować, co umieszczamy i robić to wszystko, co się tam ukazuje na tych portalach w sposób całkowicie świadomy, tak?
Więc nie proponuję działać w sposób całkowicie taki spontaniczny, jak to czasami niektórzy robią, umieszczając zdjęcia z różnego rodzaju imprez, wakacji, albo że kupiłem nowy samochód, albo gdzieś pojechałem z kimś, albo ktoś umieszcza zdjęcie z imprezy firmowej, gdzie my jesteśmy i oczywiście nas odznacza tam, że my tam byliśmy, a może akurat tam nie mieliśmy być, różnie to może się zdarzyć. Także jak najbardziej... Jeżeli, bo to jest, nie uciekniemy, słuchajcie, przed, kto nie ma, oprócz wiemy, że tutaj nie ma kolega, ale kto nie ma konta na żadnym tym społecznościowym portalu? Kto, jest ktoś taki? Nie no, jeden. Na żadnym? W ogóle? Nic? Ha, ha, no dokładnie, to właśnie to, czyli macie, to wszyscy mają teraz. To tak jakbym spytał, czy ktoś nie ma telefonu komórkowego, tak, czy smartfona. No nie ma teraz takiej osoby, tak? Czy ktoś w ogóle... No smartfona nie masz, tak? Ja wiem. Okej, nie masz smartfona, ale nie ma takich osób. Przed tym nie ma ucieczki. Jesteśmy tam i to jest nam potrzebne, żeby założyć chociażby konto firmy, tak? Na profil firmy na Facebooku. Muszę się tam zarejestrować na swoje dane, tak? W związku z tym, jeżeli prowadzimy jakąś działalność gospodarczą, promujemy się, to korzystamy z Facebooka, bo to jest bardzo dobra platforma, tam mam masę wejść, dużo informacji, dużo ludzi, można się w jakiś sposób promować, ale trzeba to robić oczywiście z głową, jak najbardziej, tak? No bo odnośnie jeszcze firmy, to też uważam, że lepiej, bo jeżeli też mamy mało informacji, to ludzie zaczną szukać i jakby głęboko szukać, nie zawsze wyszukają to, co my chcemy, a jeżeli my tak zaczniemy się mocno profil firmowy jakby głośno o nim i informacje, które my chcemy promować, no to większość ludzi, naszych konkurencji zaspokoi się, że tak brzydko powiem, tymi podstawowymi informacjami, co pierwsze znajdzie, nie szukając być może głębiej. Ale to, co znajdą szukając głębiej, zależy tylko i wyłącznie od tego, co tam umieściliśmy. No oczywiście, więc pewnie cały czas tylko chodzi, żeby świadomie zamieszczać się. I pamiętać, że wszystko, co umieścimy w internecie, to już pozostanie na zawsze. To już tam nie zginie, no dokładnie, bo internetu nikt nie wyłączy.